Zuloman, nieźle, nieźle. Hej, witamy was bardzo serdecznie. Cześć chłopaki, poczekajcie, niech ja zacznę. Ja jestem Rock, ze mną jest Nexus i Flamey. A to, co teraz oglądacie, to jest pierwszy odcinek mojego nowego cyklu opartego o World of Warcraft, zatytułowanego Kroniki Raging Thunders. Dobrze powiedziałem? Dobrze mówiłem? Dobrze zaakcentowałem? Tak, jest, tak. Raging Thunders to jest nasza nowa gildia, którą żeśmy założyli na serwerze Defias Brotherhood, to jest RP PvP. Także to w zasadzie to też taka trochę reklama gildii będzie, ale mam nadzieję, że mnóstwo odcinków powstanie i że będziemy mieli co wam pokazywać. I jest sporo rzeczy do opowiedzenia związanych z gildią, ale to może za chwilę. Do czego żeśmy trafili? Mój Boże, to jest Zuloman! Zuloman, tak jest. Wow, to jest długa wyprawa, co? No, tak... troszeczkę. Dobra, to trzeba było to live'a z tego zrobić, no ale... Tego nie chciałem. Ja dzisiaj healuję wyjątkowo. Nexus tankuje. Ja jestem piękny. Tak, Nexus zmienił płeć. Jestem piękny. I nie jest płaski. A propos dowcipu, który padał wcześniej, to właściwie trochę sucharowo brzmi na tym, na YouTubie, no ale trudno. O ja Boże. A Flamey, gdzie ty jesteś? Ja biję w gong, żeby otworzyć bramę. Radziłbym wam wszystkim to samo zrobić. Tak, ktoś rozsądny. Enhancement Shaman, to już. Zobaczymy, jak sobie poradzę. O kurczę, zaraz. Muszę sobie tutaj drzewko, ja tu mam gdzieś drzewko. O, okej. Okay. Jeszcze przy tym nowych talentach nie healowałem druidem. Nie wiem, jak to będzie wyglądało. Tak czy siak jest stała ilość punktów many, nie? Tak. Dobra. Ja w sumie nie tankowałem, więc nie wiem, jak to pójdzie, nie? Więc jak coś, to wina healera. Okej, okay. Jasne. Zgodził się. Dobrze. Okej, okay, pierwszy. Ja mogę tarczy teraz na was zarzucać, już zapomniałem. Jebska, nie widzę Adonów i nie widzę, jaki jest stan twojego tego Life Bloom'a. Ale jakoś sobie poradzimy. Nie powinno być problemów największych. Czekajcie, czy ja mam to włączone? O, teraz będzie tankowanie, no. O Jezu. Biegną. Biją. I to ile tego tutaj biegnie, są trolle. Akurat dobrze trafiliśmy na Flamey'ego, bo Flamey może nam coś później o tym miejscu opowiedzieć ewentualnie. Dużo nie ma co tu tak naprawdę do opowiadania, ale bardziej skupmy się na gildii i na tym, co... Tak, to jeszcze posłuchamy. No to słuchajcie, jak wyglądały początki, bo wy żeście to zakładali. To znaczy tak, wybraliśmy przede wszystkim serwer RPPVP, bo taki nam pasował z wielu różnych interesujących powodów. Tak. Ja tak sobie myślę. Nie, no przede wszystkim RP, także troszkę wyższy standard, trochę, jeżeli chodzi o zachowanie różnych graczy. No i też ten, jakby trochę reguły są inne, ale to nie będziemy się wdawali aż w takie szczegóły. Natomiast PvP, dlaczego PvP, to już Nexus niech opowie. PvP, żeby powiedzmy nie było nudno i na pewno ten content będzie bardziej wzbogacony, bo wiadomo, nie wszystko może pójść po naszej myśli i to zawsze jest taki element zaskoczenia, takie dosyć ciekawe rzeczy. No i nie chcemy przecież widzieć jakichś tam gości biegających, wkurzających nas, a będziemy mogli ich zabić w sumie, nie? No tak. A widzę, że mamy buffów. Dobra, jeszcze muszę ogarnąć to user interface, bo nie mam addonów i tak dalej. Zatem wybraliśmy PvP, żeby się więcej rzeczy działo. O, no, tak, oczywiście. Tutaj Nexus powiedział, że żeby nie było nudno, no na serwerach normalnych też jest ciekawie, no ale tutaj na pewno będzie więcej takich ciekawostek, o powiedzmy. Ktoś nas może napaść, możemy... O, z mi ktoś padnie, mój Boże. Ale tak to jest, jak się... O Jezus Maria. Z tyłu, what the hell. Jaki tutaj DPS robią, what the fuck. Tutaj troszeczkę spalę swojego elementala do tankowania. Padłem martwym trupem. Oj. Kurczę. Skąd oni się tak kurde? Ja to trzymam tutaj ich, ale... Mieliśmy zabić tego gościa, który generalnie... Ktośmy się zagadali. Ja cię kręcę, pierwszy wipe. No nie, no świetnie. A mówiłem, ja bym healował. Ale dobra, no niestety. Nie wyciągnąłem swoich umiejętności. O, drugi zgon. Niedźwiedzia mam w World of Warcraft. Masz niedźwiedź... Niedźwiedź w World of Warcraft. No dobra. To śmigamy z tego, ze cmentarza? Cmentarza tak, niestety, bo jesteśmy wszyscy w środku wszystkich grupek, także... Dobra. Ale cóż. Ja tak, przede wszystkim nie mam wszystkich, kurde, pasków potrzebnych, żeby siebie healować. No dobra, mniejsza z tym. Już. A ja szukam tutaj jednej umiejętności. Słuchajcie, w tym standardowym user interface przy pasku grupy jest możliwość wyświetlania buffów na ludziach? Nie mam pojęcia, chyba nie.
Bo nie wiem, jeżeli chodzi o buffy, to generalnie mamy teraz taki 3 na 6 powinno się teraz wyświetlić w górnym prawym rogu ekranu, jakie wszyscy tak, buffy. Tak, to ja wiem, wiem. To właściwie nawet mamy więcej niż 3 na 6, mamy 6 na 6. O, 5, no teraz właśnie dochodzą, jak teraz ludzie wchodzą, także... Czyli ja czegoś nie dałem? Mastery jest, spell haste jest. Dobra. Ja tutaj szukam jednej umiejętności, nie mogę jej znaleźć. Kiedyś Paladin miał taką umiejętność, że mogłem rzucić na kogoś, kto ma agro, takie coś, i 3 targety, które atakowały go, idą na mnie. Tylko nie wiem, gdzie to teraz jest. No, ciężko znaleźć w tym wszystkim. No ale dobra, słuchajcie, no i założyliśmy gildię, założyliście gildię, bo mnie jeszcze przy tym nie było. Przenieśliśmy sobie postacie i jak dalej sytuacja się rozwijała? To Flamie, może ty zacznij. To wiesz, na początku po prostu przyszło parę osób, które były po prostu tym zainteresowane, zaczęło wypytywać nas, jak to wszystko wygląda. Bijmy to, bo to ucieka. A to nie można bić tego. Nie wolno, można? Nie, nie można. To zmieniło. W każdym bądź razie przyszło po prostu parę pierwszych osób, które chciały się dowiedzieć, jak to wszystko będzie wyglądać. Przedstawiliśmy oczywiście pomysł, że będzie to oczywiście gildia nie tylko socjalna, znaczy socjalna, może tak to nazwę. Społeczna. Tak jest. Social Guild nie tylko, ale zarówno też PvP i PvE, gdzie będziemy robić dużo najróżniejszego jakiegoś tam oczywiście kontentu z rajdów, nie tylko też z heroików i z instancji. Ale też po prostu PvP zarówno na Battlegroundach, jak i na World PvP, nie? Żeby to jednak miało ręce i nogi, żeby było cokolwiek robić w tej gildii oczywiście, nie? No. No i póki co mamy ile teraz ludzi w gildii? 80 ponad? 81 osób, oczywiście dochodzą coraz nowsze osoby. Z tyłu, uwaga! Oj. Dochodzą coraz nowsze osoby. I oczywiście już grupka osób się zebrała na, że tak powiem, wspólne granie. Zaprosili się na różne escape'y, tak jak to już Nexus wcześniej powiedział. Świetnie się bawią i oczywiście levelujemy teraz w zastraszającym tempie naszą gildię, bo już ma teraz, z tego co widzę, 8 poziom. No zdecydowanie w zastraszającym tempie, ja jestem przerażony. Liczyłem na jakąś taką długą przygodę związaną z levelowaniem, a tu kurde wchodzę 8 poziom, ja pierdziu, a dzisiaj rano byłem był 4. No. Ale to myślę, że wiesz co, że to się tam wydłuży ten proces, wiadomo, tam przy 20 to już myślę, że będzie dosyć poważnie. Trzeba będzie popracować nad tym, żeby wbić ten level. No ale jeżeli będziemy pracować jako zespół, bo tutaj zamykam teraz okno, przepraszam, ale im bardziej pracujemy jako zespół, tym więcej nagród, że tak powiem, dostajemy. Nie tylko takich pieniężnych, ale także więcej experience. A co rozumiemy przez wspólne granie? Otóż robiąc wspólne jakieś, nie wiem, battlegroundy czy wspólne instancje, dostajemy takie guild challenge. W dniu można zrobić guild challenge i tam one polegają na tym, że musimy przynajmniej 3 osoby z gildii zrobić jakąś tam instancję i wtedy dostajemy golda i dużo expa do gildii. Ej, to jest jakiś boss taki? Czy... To jest chyba mini boss. To jest mini boss taki. Okej, okay, z tyłu. Dobra, już biorę. O, masz! Jezu, paladyn, fan, kurde, jak ja dawno nie ten... Jesteś kobietą. Jestem kobietą. Jestem piękny. Kurde, myślałem, że tutaj ludzie będą mnie flamować, że wziąłem Blood Elfkę, ale... Nie no, myślę, że wiesz co, że tak, nie wiem. No nie, ja nie chcę na początku, wiesz, wprowadzać ciężkiej atmosfery, ale ja bym cię trochę bym cię potrolował. No weź. Wszyscy się zawsze tylko na mnie. Dobra, jedziemy bossa. Dobra. Gotowi? I pamiętajcie, żeby w burzy stać jednak przy środku, kurczę. Aha, bo to są takie same jak wtedy przy rajdach, tak? Tak, dokładnie takie same. Tylko oczywiście dostosowane na 5 men, nie? Dokładnie. Dobrze, że tu ja żyję i ktoś mnie leczy. Ale co do jeszcze samej gildii, co byśmy tutaj mogli... Wypijmy tą słówkę. Wow, o Jezu. Zabrali nam kolegę. Tutaj ta grupa, w której jesteśmy, ona jest w pełni złożona z ludzi z gildii. Mamy tutaj Torianek oraz Krujstoj, tak jak to się tam czyta, już nie widzę tego. Krujstoj, no po prostu. Tak. No i to jest grupa złożona tylko z guild memberów, którzy się przenieśli na ten serwer, bądź już byli na tym serwerze. Tutaj te dwie osoby już akurat były na tym serwie i zrezygnowały tam ze swojej gildii. Uwaga, pod kolegę? Słucham? A, pod kolegę. Oooo! Ale pod którego? Bo to jest to jeden koleś dostaje. Jedna osoba dostaje właśnie. Będę próbował Nexusa oczywiście leczyć. Może przetrwacie, on już ma 600, 500, 400. Dam radę.
Nexus Tanker jest. Dobra, dobra, przetrwamy to. Totalnie no, nie wiedziałem. Dawaj. Jest! Uuu! Mejle, to nie dla mnie niestety. Disenchant, kto ma enchanting? Ja. O! Mamy no. Super enchantera. Dobra. No. No i tak już mówiłem, tutaj te dwie osoby są z tego serwera. Torianek akurat zrezygnował ze swojej gildii, aby do nas dołączyć, to bardzo fajnie. No i też dużo ludzi myśli nad tym, aby gdzieś tutaj dołączyć do tego. I często tutaj też ludzie proszą o jakieś wymagania. No teraz rok chciałbyś jakieś wymagania, na razie, no chyba na razie nie będzie wymagania. Znaczy jest jedno proste wymaganie, to znaczy jakieś elementarne wiedzy o języku angielskim, a jeżeli już jej nie posiadacie tej wiedzy, no to absolutny tutaj jest zakaz używania języka polskiego na czatach, które są poza gildią. To wynika z tego, że po pierwsze takie są zasady serwerów RP i po drugie to takie są też zasady dobrego wychowania, że nie używa się języka, którego na ogólnie dostępnych czatach, którego nie wszyscy rozumieją. A głównie nam chodzi chyba o trade, nie? No, ważniejszych takich. Tak, także ja będę strasznie mocno tutaj męczył. Rygor trzymał. Ja zawsze też tak samo mówiłem w przypadku Guild Wars 2, że ja w żadnym wypadku nie chcę jakby roli decyzyjnej w gildii zajmować, bo ja mam bardzo mało czasu i często mnie pewnie nie będzie, ale tutaj do tego jednego to się będę straszliwie trzymał tej zasady. No, trzeba trzymać dyscyplinę ogólnie, nie? Nie chcemy tutaj jakichś wybryków ani nic. No nie chcemy też tutaj jakiś komuś napsuć krwi, kto gra sobie na tym serwerze spokojnie, a to nagle banda Polaków wbija, nie? I się czuję jak u siebie. No to nie jest nasze główne założenie, oczywiście guild chat jest dostępny, ewentualnie gdzieś tam na Seju możemy się porozumiewać, to też jest, ale takie rzeczy jak guild chat, ten trade chat i general chat to jest obowiązkowo, trzeba będzie gadać po angielsku. No tutaj nie ma bata, tak powiem. Ale powiem ci, że jedna taka sytuacja mi się przydarzyła, że gdzieś tam się do grupki tam połączyłem z jakimiś z naszej gildii ludźmi i zinwajtowali kogoś gdzieś tam z jakiegoś tam kraju i momentalnie te cztery osoby wraz ze mną zaczęły gadać po angielsku, nie? Więc tutaj też... I ja nie byłem tam liderem party, a lider party właśnie mówił, teraz wszyscy gadają po angielsku i tyle. No. Wiesz, no to już tutaj widzę, że ludzie się zastosowują do tego, no i bardzo dobrze. No, zresztą powiem ci szczerze, tak szczerze mówiąc, na tym serwerze jest też sporo Polaków, bo tak naprawdę ja zacząłem od tego serwera swoją przygodę w World of Warcraft, to także przypadek zupełnie, to nie był jakiś wybór tym kierowany, bo wy żeście nie wiedzieli, ja dopiero potem powiedziałem, że ja tutaj gdzieś się kiedyś zaczynałem bawić i tak, jest tutaj dużo osób, które ja znałem wcześniej i Polaków i tu nigdy nie było problemu z tym, z zachowaniem kultury, tu zawsze ludzie się zachowywali bardzo, bardzo dobrze. Właśnie też, jak robię mały research na temat tych wszystkich serwerów, właśnie dużo osób mi powiedziało, że jest też trochę Polaków i też trochę Greków, także no. Greków tutaj? Też, Greków. No, to nieźle. Z drugiej strony ja byłem na innym serwerze i grałem właśnie z Grekami głównie. Fantastyczną gildię miałem. Kurczę, nie mam nawet co pić tutaj. Macie jakieś... Dobra, na razie sobie poradzimy, bo mi mana dosyć szybko regeneruje. Co, ja mam chyba mounta, który ma tam takie jakieś rzeczy. Ja też mam. Boże, zapomniałem, oczywiście, że tak. Słonia, znaczy mamuta. Mamuta, dokładnie. Słonia. Dobra. Dobra, bijcie. Armenia. Oj. Dobra, muszę tu jakieś cooldowny załączyć. Spokojnie, a może i załącz. No właśnie to zrobiłem. Ja bym tu polecał tego medyka najpierw bić, bo on jednak... Tak, ja tu go próbuję interruptować na jakieś wszystkie możliwe sposoby. Trzeba ten healing totem zniszczyć, to jest jakiś totem jeden. Fatalnie mi się gra, jak nie widzę waszych buffów, wiesz, pod spodem. Nie wiem, jaki life bloom, ile ma staków, totalne przegięcie. I liczę, wiesz, sekundy z pamięci, 1, 2, 3, żeby wiedzieć, kiedy się skończy. God damn it. No i mówią ludzie, nie używaj addonów. No z reguły można sobie poradzić, kurczę, ale przy leczeniu, szczególnie jak trzeba stakować jakieś skille, no to jest problematyczne, kurczę. Tak. Tym bardziej, że już jest tak, też takie, no, taki dynks, że tak to nazwę, że czasami niektóre addony pokazują, kiedy już możesz zacząć kastować nowy spell, nie? Bo jednak jest ten delay, troszeczkę mało opóźnienie ze względu na to, że to jest jednak gra internetowa, i że można już zacząć nowy spell kastować w trakcie, kiedy no, kończy się aktualny kastować, nie? A ja mam nowego skilla, mam taki teraz scenarian. Muszę sobie zaraz sprawdzić. Jest jeszcze z talentów taki czar.
którego się rzuca na tanka. Coś w rodzaju takiego shielda, jakiego ma tank paladyn, że za każdym razem jak obrywasz, ten shield paladyna robi tak, że on za każdym razem chyba blokuje obrażenia, a ten mój czar za każdym razem leczy, jak oberwiesz. Tylko kurczę, niech ja sobie sprawdzę. To się nazywa Scenarian Ward, tylko nie pamiętam, gdzie ja jakiś sobie skrót zrobiłem pod to. Dajcie mi sekundkę. Okej, to poczekamy. Click to było... Ja używam addona do healowania, który się nazywa Click. A, nie zrobiłem sobie skróta, no dobra. To sobie zrobię zaraz przede wszystkim tak. Change to binding... To o tym płonięciu Warlocka mówiłeś ostatnim razem? Tak, widzicie jak płonie sobie? Świetnie, to on ma aktualnie 3 Burning Embers, tak to się chyba nazywa. I on płonie sobie. Z ilu dostępnych? Z 3. Aha. O, fantastycznie wygląda. I to jest właśnie dobra, to, co... Dobra, ja już jestem ready, jakby co. Okej, dobra, to musimy... Tu jest medic man, muszę go zaznaczyć, zaznaczam go. O Jezus Maria. Dobra, trzyma magro. Gdzie jest medic? Leczę. Dobra, zaraz będzie coś szybkiego i mocnego. Dobra. To co do jeszcze tej gildii, bo tutaj też w sumie się na tym chcemy troszeczkę skupić na tym odcinku, czyż nie? Tak. Po to tu jesteśmy dzisiaj. To moglibyśmy powiedzieć coś na temat, co byśmy robili w ogóle w tej gildii, bo wiadomo, to jest gildia, wbiję, co tam będę robił. No i tutaj mieliśmy strasznie dużo jakichś ciekawych pomysłów, może jakieś flamey byś chciał jakiś przedstawić, czy ja mam... No to jeden, no to może każdy, nie wiem, coś od siebie powie. Ja w szczególności jestem zainteresowany oczywiście PvE, bo to jest coś, w czym siedzę już od samego początku WoWa. I nawet jestem skłonny, żeby po prostu pociągnąć swoją grupę, bo nie wiadomo też, jak to wszystko będzie oczywiście wyglądać w Pandarii, ile osób będzie chętnych po prostu do rajdowania i ile będzie osób miało po prostu czas na to. Pociągnąć po prostu jakąś grupę, żeby no, pierw jednak zrobić progres na tym normalnym poziomie trudności, a później po prostu pociągnąć na heroik. Myślę, że będzie co robić, to na pewno. I będzie ludzi dużo, żeby to robić dobrze. Także ja jestem bardzo już, jakby ten start jest bardzo, bardzo przyjemny. Bo myślałem, że tak naprawdę wystartujemy, jak się zacznie misto w Pandaria, ale tu nagle ni stąd, ni zowąd się okazało, że jest co robić. I co on robi? On się zamienia w niedźwiedzia, nie? I robi jakieś blidy. Tak, kiedyś się to robił na 2 tanków, z tego co pamiętam, żeby się tauntowało, bo jednak jakiś tam blid efekt z tego był. A teraz po prostu nie mam pojęcia, jak to wygląda. W każdym razie słyszałem, albo o, pamiętam... Ożeż ja pierdziu! Dostałem na hita. Za 160 hita dostałem. Dobra, no to ktoś mnie musi leczyć, a ja się tu utrzymam przy życiu, mam nadzieję. Trzeba tego kolesia trzeba stać koło niego, czy coś? No właśnie nie wiem, oj, zamienił się w niedźwiedź. Bardzo dobre pytanie. Ja się będę starał leczyć. Dobra, spoko, ja już jestem żywy. O, aha, bo... Może Bloodlust odpalę na wszelki wypadek, żeby się szybko z tym... Dobra, włączam Avenging Wrath. Yeah. Tak, no to teraz tutaj Flemi przedstawi nam propozycję PvE. Ja mogę przedstawić wam propozycję PvP. I tak jak Flemi mówi, że on mógłby pociągnąć jakąś grupę tam do PvE, robiąc rajdy i te sprawy. Oczywiście ja też tam gdzieś tam się będę starał znaleźć w tej grupie. Ale ja natomiast mógłbym się zająć sprawą PvP, gdzie moglibyśmy jakieś battlegroundy robić, rated battlegroundy, areny i takie różne dosyć ciekawe rzeczy. I także pojawił się pomysł robienia tak zwanych wargames, co Rokowi się chyba spodobało. No cholernie mi się spodobało. Ale dobra, tak. opowiadaj. No to mniej więcej jakby te wargames, co to w ogóle są te wargames? Otóż to jest taka opcja wprowadzana do World of Warcraft, gdzie możemy wraz ze swoimi gdzieś tam przyjaciółmi robić jakieś takie bitwy pomiędzy sobą na danych battlegroundach, niezależnie od frakcji, czyli możemy, nie wiem, zrobić sobie 2 grupy z hordy po 10 osób i gdzieś tam się wyzwać na przykład na Arati Basin i się okładać gdzieś tam z kolegami, wiadomo, bawić dobrze. Przepraszam, że ci przerywam, ale zgubiłem swojego mamuta, kurde. Jest niewiarygodne, no. Nikt nie widział? Dobra, już jestem, dobra, przepraszam. Musiałem uzasadnić swoje tempe wpatrywanie się w moje mąty, wiesz? O Jezu, gdzie żeście poszli? Aha, tutaj, dobra. Tędy, tak, jesteśmy. Ale ty masz fajnego tego raptora. Skauta pierw oczywiście targetujemy, żeby nie było. No i kontynuując, no. Tak, no i tutaj powstał taki pomysł, że skoro mamy gildię, skoro mamy livestreamy, skoro mamy takich tutaj... taką ciekawą sytuację, że tak powiem, to moglibyśmy robić takie wargames gildyjne, w stylu, w zależności od tego, ile mamy osób, będziemy mogli gdzieś tutaj zrobić jakieś 2 grupy i po prostu zrobić sobie coś,
coś na wzór takiego, nie wiem, bitw między Rockiem a Royem w Battlefieldzie trzecim, gdzie zrobimy jedną na przykład grupę moją i Flamiego kontra grupę Rocka i tam. No, dziękuję bardzo, czemu ja, czemu ty są przeciwko mnie, kurde? Ja... No dobra, tam będziemy się wymieniać. Nie, ja tak nie chcę. To będzie grupa na przykład Flamiego kontra grupa Nexosa, a ja będę gdzieś tam raz tu. Ja nie chcę, nie chcę być tu bohaterem żadnych tych potyczek. Ja chcę być szeregowym. To już jedną grupę w disadvantage'u, wiesz, postawisz w tym momencie, nie? No. Słuchajcie, ja chcę być szeregowym członkiem. To znaczy w sensie takim, że bez złych skojarzeń. A przede wszystkim mamy bardzo dużo osób i sądzę, że to naprawdę wypali, także nie powinno być z tym jakichś najmniejszych problemów. To zabawa, nie? Wyobraźcie sobie, że dwie grupy po 40 osób wybrać, no w co troszeczkę tak wątpię, nie, to będzie się... ciężko, ale... Ciężko, ale tak po 20, ale są, są jakieś tam oczywiście Battle of Gilneas, czy tam Wars of Gilneas na pewno. Tak, no tak, może chyba zacząć od 5 na 5, nie? Nawet, gdybyśmy tak, mieli taką potrzebę. Na rękach możemy się gdzieś tam sparować, że tak powiem. Więc to jest jedna z takich propozycji. Może Rok, ty masz jakąś propozycję, która ci się z tych spodobała tak bardzo? Oczywiście co, no to jest wszystko, bo tak naprawdę ja lubię i PvP, i PvE, no i tu w każdą stronę możemy zmierzać, nie? No, znaczy co do pomysłów, to ja jeszcze mam jeden taki. No, to wal. To jest związane z tymi pet battlami, które zostały wprowadzone, nie? Czekaj, Nexos, tędy. O Jezu. Tędy ty poszłeś? Ja poszedłem gdzieś tam, nie wiem gdzie. Już idę tam do was. Ktoś pulnął. Już biegnę tam do was na moich pięknych nóżkach. Opa. Dobra, już dopiero wszystko. Dobra, mam to wszystko, czy nie mam? Masz. No, nic na mnie nie siedzi przynajmniej. Ale musicie sobie chłopaki radzić, bo... Jest, dobra. Jest okej. No to co do pomysłu, taki... Dobra, mam. Oj. Dobra, ja jestem w drzewku, także tutaj nic ten. Super drzewko, to jest kalafior, a nie drzewko. Forma kalafiora. No właśnie, mi się podoba bardziej niż to poprzednie, nie wiem czemu. A mi się end właśnie bardziej podoba. No to rzeczywiście taki kalafiorek, no ale dobra. O Jezu. No, poleciał jakiś ten. Epic, ale nie potrzebuję go w sumie. To jest agility, to dam sobie ten. No to tutaj w sumie ja się tak bardzo wzoruję na tych innych seriach i co moglibyśmy odwzorować na tym, na poziomie tego, World of Warcraft, czyli mamy już takie to bitwy Roya i Rocka, odwzorowane, że tak powiem, wargamesami. No ja miałem jeszcze pomysł ze StarCraftem, z turniejem StarCraftowym i to może być taki śmieszny troszeczkę pomysł i nie wiem, czy on tam dojdzie do realizacji, ale w każdym razie tutaj coś takiego by mogło się pojawić. Otóż bitwy Pokemonów, turniej Pokemonów. Aha, bo też faktycznie, bo no. I moglibyśmy zrobić tak, że bierzemy jakiś tam graczy i jest na przykład tabelka zapisanych graczy i moglibyśmy, wiecie, ktoś tam z kimś i takie jakieś rankingi, eliminacje i kto dojdzie do góry najwyżej, to otrzyma na przykład jakąś nagrodę pieniężną z Guildbanku, bo wiadomo, tam kasy będzie co niemiara, powiedzmy. Albo po prostu z Blizzard Shopa jakiegoś peta fajnego, też jest taka opcja. Gdzieś tam możemy coś kiedyś wykombinować, nie? Czy to no, jeszcze kwestia World PvP, o tym możesz też w sumie wspomnieć, bo wiadomo, komuś się oczywiście może nudzić siedzenie po prostu na Battlegroundach, czy po prostu siedzieć na arenach i po prostu pójść w świat, gdzie jednak Mist of Pandaria, no, będzie okazja ku temu. No, world bossy przede wszystkim, nie? World bossy przede wszystkim. Będziemy zmierzać do bycia najlepszym. Nie, no, jak widzicie, ja tutaj zwracam się do widzów teraz, nie do was, no, perspektywy są całkiem wesołe. I najważniejsze jest to, że chłopaki chcą się tym zajmować, bo ze mną to nigdy nic nie wiadomo. Znaczy ja bym zawsze chciał, tylko niestety, kurczę, nie zawsze mam czas, no, ale no, bardzo dobrze, no. Jeżeli o mnie chodzi, no to jest jakby cała ta sytuacja z gildią mocno mnie wciągnęła do ponownej zabawy w World of Warcraft. Tak, no bo w sumie ja tak ci powiem tutaj, że na tych naszych live'ach, powiedzmy, tak troszeczkę było czasami widać, że tak troszeczkę, powiedzmy, że od niechcenia to tam było. Czy może nawet nie od niechcenia, ale człowiek po prostu myślał, co by tu dalej zrobić, pokazać ludziom i tak dalej. O, takie coś mi właśnie chodziło.
I pomimo, że ekipa i wszystko było super elegancko, to jednak człowiek, wiesz, kurczę, widziałem już to w sumie, o czym by to można było, wiesz, pogadać, coś jeszcze zrobić. Nie, no to wiesz, akurat... Czym było ku temu okazję, nie? No, tematy, wiesz, tylko chodzi o to, że tak, tamte nasze postacie, nie, którymi żeśmy się bawili w ramach, wiesz, ja Samotnik i tak dalej, to one właściwie nie miały przyszłości. Dla mnie Samotnik tam, no to oczywiście, można nim popykać, nie? Ale on to jest taki, ja wiedziałem, że ja będę grał tym swoim druidem, ja wiedziałem, że będę grał w hordzie, wiedziałem, że stworzę sobie Pandarena do hordy i tak dalej, i tak dalej. A wiecie, jak postać nie ma perspektywy, no to też nie ma takiego... Przypominam, że będziemy bić lewego tego hatchera, czy jak on się tam nazywa, ten goście, co wybiegają. Dobra. Lewy. Dobra, jest. Dobra, załatwiłem go. Okej. Zaraz tam dużo mobu będzie szło. Także miejcie oczy szeroko otwarte. A nie, on zabił go chyba, patrz. Zdołał zabić? No to dobrze. Tak, zdołał go zabić. No. Miejcie oczy szeroko otwarte, żeby no nie powychodziły, nie? No ciekawe bossy są, wiecie, ja nigdy tego nie dokończyłem, tej instancji jakoś tak... Ja robiłem w wersji raidowej, ale to też nie tak jakoś... To jednak trochę czasu minęło, nie? 15 to... osobówka to była chyba jeszcze, z tego co pamiętam, nie? Czy jak to wyglądało? Nie. To 15 osób. 40. Wiesz co? Nie, to było... Nie, to jest Zulaman, a nie Zulfarak. A to Zulaman, to sorry. Nie, Zulfarak? Zulfarak to był instant. O kurczę, zapomnieliśmy się i teraz uwaga na bombki i eksostankuj te tutaj piękne. Staram się, ole, FPS-y spadły. Zjedzony zostałem. No ja też zostałem zjedzony. Kolejny wipe? No, rewelacja. To dobrze wróży na przyszłość.